zespół projektowy zaprezentuje wprowadzone zmiany, a następnie przejdziemy do drugiej części, do zadawania przez Państwa pytań ewentualnie. Z takich uwag ogólnych, wyłożenie rozpoczęło się 14 września i potrwa do 5 października. Nieprzekraczalny termin na złożenie ewentualnych uwag przez osoby kwestionujące te rozwiązania projektowe upływa 20 października. Dyskusja jest nagrywana w celu zaprotokołowania jej przebiegu. Prosimy o wpisanie się na listę obecności. Przedstawię w ogóle. Dziękuję bardzo za zainteresowanie się tematem i przybyciem przez Państwa tutaj do urzędu. Gotowy do odpowiedzi zespół projektowy na czele z panem architektem Robertem Kuryło, głównym projektantem planu, i dalszą częścią zespołu panią Kamilą Jurycką, tutaj pani inżynier o spraw środowiskowych, przyrodniczych, panią Małgorzatą Kamińską Fornal, obsługa komunikacyjna, drogownictwo, oraz pani Elżbieta Jarząbukowska i Anna Jankowska, infrastruktura techniczna, uzbrojenie. Koło mnie siedzi pani Marta Stojańska, która odpowiada za procedury formalno-prawne, będzie protokołowała dzisiejsze spotkanie. Jeszcze może przypomnę, pierwsze wyłożenie było w 2021 roku na przełomie maja i czerwca. Drugie wyłożenie było w marcu bieżącego roku. Teraz mamy to trzecie w niezbędnym zakresie. Wpłynęło po drugim wyłożeniu około 50 uwag. Z tego część została uwzględniona. To już zespół szerzej o tym powie. Tyle jeśli chodzi o uwagi wstępne. Informacje wstępne przekazuję głos do zespołu projektowego i proszę o zaprezentowanie wprowadzonych zmian po drugim wyłożeniu. Oczywiście, jeśli nie będzie uwag co do tego elementu, będziemy chcieli ten plan kierować na sesję Rady Miasta, ponieważ no, mieszkańcy oczekują jak najszybszego wejścia w życie jednak planu miejscowego, żeby jakiś ład przestrzenny w miarę jeszcze chronić to, co się dało, bo widzimy tam, że napór jest taki, że część w ogóle nie może się zabudować, część znowu działek jest bardzo intensywnie zabudowywana, to było w budownictwie wielorodzinnym. No i tutaj chyba życzeniem generalnie wszystkich jest to, żeby jednak jakiś plan obowiązywał w tym obszarze. Dobrze, oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za przekazanie i oddanie głosu. Ja Państwu przedstawię taką krótką, naprawdę bardzo krótkie uwarunkowania, bo spotykamy się po raz trzeci, już chyba wszyscy te plasze i uwarunkowań widzieli. A później pokażę plan, który był wykładany do pierwszego oglądu, drugiego i do trzeciego. Krótkie uwarunkowania. Położony obszar w północnej części miasta. Jeżeli chodzi o uchwałę, to uchwała o przystąpieniu była podjęta w 2013 roku. Część zachodnia została uchwalona i to jest drugi etap jakby opracowania zgodnie z tą uchwałą planu miejscowego. W planie ogólnym z 1986 roku te tereny były rolne bez prawa zabudowy. W studium z 2000 roku również w dużej części te tereny były bez prawa zabudowy. Sytuacja zmieniła się w 2019 roku, kiedy zostało zmienione studium i w tym obszarze zostały wyznaczone tereny zabudowy mieszkaniowej. Brązowy kolor jednorodzinnej ze szrafem żółtym, jednorodzinnej o niskiej intensywności i z takim brązowym szrafem tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na czerwono zostały oznaczone usługi. Natomiast duży środkowy teren Czecina ESOC, czyli wyznaczone studium tereny zieleni urządzonej. Studium jest dokumentem kierunkowym, który plan miejscowy musi, że tak powiem, w dużej mierze uwzględniać, być zgodny z, nie naruszać ustaleń studium. Jeżeli chodzi o stan istniejący, to widzimy, że w tym obszarze idą, ale to Państwo wiedzą, idą jakby realizacje, w szczególności wzdłuż ulicy Koncertowej, czyli realizowana jest to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, ale widzimy w środku obszaru również pojawiają się klawy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, które no, trzeba w jakiś sposób wpisać w ustalenia planu miejscowego. Tutaj widok aksonometryczny tego obszaru.
zdjęcia z inwestycji, które są tam realizowane. Jeżeli chodzi o strukturę własnościową, to w większości są to tereny osób fizycznych. W większości teren jest klasyfikowany jako grunty orne, czyli teren żółty to są grunty orne. Widzimy tutaj zabudowę, wysokość, mamy budynki od 4 do 1 kondygnacji. Akcjometria pokazuje ukształtowanie tego terenu i to dolina, która w studium wyznaczona jest jako ESOC, jako teren zieleni urządzony. Tutaj mamy pokazane uwarunkowania wynikające z hałasu od dróg. Widzimy te przekroczenia, czyli 0,5 są jakby takie niewielkie odległości, można powiedzieć, że zamykają się w pasie drogowym. Jeżeli chodzi o projekt, który był wykładany na pierwszym wyłożeniu, Państwo te założenia znają. Mamy strukturę zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, no i centralna część wyznaczona, ta zieleń ogólnodostępna, zaspokajająca potrzeby przyszłych mieszkańców. Oczywiście w środkowej części zostały wyznaczone tereny o takiej bardziej mniej intensywnej zabudowie, duże działki 1000 metrów. One oczywiście ulegały korekcie, ale to jest jakby wynikiem kierunków, które zostały określone w dokumencie studium. W centralnej części, jak i na obrzeżach, wyznaczyliśmy strefy lokalizacji usług. Tam, gdzie mamy usługi przełamane przez MN, to jest funkcja wymienna. Po pierwszym wyłożeniu do gruntu publicznego zostało złożone 74 uwagi. 19 uwag rozpatrzonych zostało pozytywnie, 36 uwag częściowo uwzględnionych, natomiast nieuwzględnionych zostało 19 uwag. Projekt planu został w związku z rozpatrzeniem uwag zmieniony i zostały wprowadzone zmiany do projektu planu w tych obszarach, gdzie są zaznaczone tak na czarnym szrafem. I to jest projekt, który był wyłożony po raz drugi. Ogólnie zasada jakby kompozycyjna się funkcjonalnie się nie zmieniła. Były korekty, jeżeli chodzi o tereny, a w drugiej dużej mierze o korekty związane z zmniejszeniem terenów zielonych oraz korekty ze zmianą układu komunikacyjnego. Po drugim wyłożeniu zostało złożone 53 uwagi. 3 uwagi rozpatrzono pozytywnie. 15 uwag częściowo zostało nieuwzględnionych i 35 uwag nieuwzględnionych. W związku z otoczeniem tych uwag dzisiaj mamy po raz trzeci wykładany projekt planu do gruntu publicznego. Zmiany, które zostały tutaj wprowadzone, dotyczą 4 obszarów. I tak jak tutaj pan dyrektor wcześniej powiedział, o wyłożenie dotyczy tylko tych obszarów, w których zostały wprowadzone zmiany do projektu planu, czyli w obszarze A, B, C i D. Czyli mamy 2 obszary przy ulicy Dereckiego i 2 obszary przy ulicy Poligonowej i 2 obszary przy ulicy Dereckiego. Ja może tylko ogólnie pozostała część, która jest wyszarzona, nie uległa zmianie po drugim wyłożeniu projektu planu do gruntu publicznego. Jeżeli chodzi o zmiany, które zostały wprowadzone, w obszarze A został skorygowany ciąg pieszo-jezdny oznaczony symbolem 3KX1, on został zmniejszony, czyli linia rozgraniczająca terenu 3MN została przesunięta w kierunku północnym. Jeżeli chodzi o obszar B, jest to obszar u zbiegu ulicy Poligonowej i Zelperowicza. W tym obszarze został wyznaczony nowy teren oznaczony symbolem 7U łamany przez MN, gdzie została wprowadzona dodatkowa funkcja usługowa. Również tutaj została wyznaczona linia zabudowy, nieprzekraczalna linia lokalizacji zabudowy usługowej w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Czyli doszedł nam jakby nowy teren uwzględniający już funkcjonujące tam usługi. W obszarze C została wprowadzona nieprzekraczalna linia zabudowy dla lokalizacji budynków usługowych od terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zarówno od strony północnej, jak i południowej. I korekta dotyczyła ciągów pieszo-jezdnych, czyli zostały zmienione place nawrotowe w tym obszarze. Tu plac nawrotowy został zlikwidowany, również została skorygowana szerokość ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem
13KX1, on został zmniejszony, jego szerokość została zmniejszona. W obszarze D został również skorygowany ciąg pieszojezdny, zakończony był placem nawrotowym, natomiast został jakby wydłużony zgodnie z ustanowioną służebnością przejazdu na tej działce i on teraz sięga do, ma jakby dojazd do terenu zieleni urządzonej. To są wszystkie uwagi, które zostały wprowadzone w projekcie planu i one podlegają jakby dzisiejszemu wyłożeniu. To, co powiedziałem, pozostałe tereny, zapisy nie zmieniły się co do zasady z drugiego wyłożenia. Jak Państwo zobaczą, w tekście również mamy wyodrębnione zapisy, które są wykładane, czyli na szaro są zapisy, które nie są wykładane, ponieważ nie dotyczą obszarów, które, tych czterech obszarów. Na czarno zostały wyznaczone zapisy, które podlegają wyłożeniu, one nie zostały zmienione, natomiast na niebiesko są wprowadzone zapisy w tekście, które zostały wprowadzone po drugim wyłożeniu projektu planu do wglądu publicznego. To wszystko z mojej strony, czekam na pytania, spróbuję na wszystkie pytania odpowiedzieć, być może, że spróbujemy wyjaśnić jakieś niejasności. No, czekam na pytania i dyskusję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za prezentację wprowadzonych zmian do trzeciego wyłożenia. Przechodzimy do drugiej części, do zadawania przez Państwa pytań. Przed zadaniem pytania prosimy o przedstawienie się w celu zaprotokołowania. Ja jeszcze przedstawię Państwu pana inżyniera Dariusza Hardasa, który dołączył do zespołu projektowego i odpowiada za skutki finansowe uchwalenia planu miejscowego. Kto z Państwa chciałby zabrać głos jako pierwszy głos? Dobrze, dobrze. Chyba, że ktoś jest spoza też obszaru, bo też. Poza obszarem. To teraz tak, nie wiem jaki porządek wyznaczyć, bo była propozycja może obszarami, a potem poza obszarem, bo to jakby przedmiot dzisiejszego spotkania, może tak to zrobimy, jeśli Państwo. To proponuję zacząć od obszaru A. Po kolei. Dobrze, po kolei według alfabetu, a potem przejdziemy do Państwa spoza tych obszarów. Czy ktoś z obszaru A chciałby zabrać głos? Obszar A to jest przy poligonowej. Ale tam jak leci tam trzy kadencje, to nie obowiązuje, ale to jest inny. Proszę Państwa, tak. Jeżeli chodzi o obszar A, tutaj widać i tutaj na mapie proszę spojrzeć, to jest ten, wykładane są cztery obszary, które nie są wyszarzone. 3KDD mamy przebiegli w tym miejscu i ona jakby nie podlega ten obszar obecnemu wyłożeniu do wglądu publicznego. Dyskusja może się toczyć, natomiast tak jak mówię, uwagi złożone do tego obszaru, bo tutaj również były złożone uwagi, one zostały rozpatrzone negatywnie. W związku z tym projekt planu nie zostaje wyłożony, nie został zmieniony w tym względzie i Państwa uwaga jako rozpatrzona negatywnie zostanie na etapie jakby uchwalenia przekazana Radzie Miasta wraz z pozostałymi uwagami nieuwzględnionymi do przegłosowania przez Radę Miasta. Proszę Pana, jeżeli chodzi o rozpatrzenie uwag, zbiera się zespół, który opracowuje projekt planu miejscowego i gremialnie ustalamy, czy które uwagi możemy uwzględnić, które uwagi są do odrzucenia. Natomiast ostatecznie listę uwag podpisuje Pan Prezydent. Ja, jeżeli mogę przed Pani pytaniem wejść w słowo, umówiliśmy się, że zaczynamy od obszaru A, B, C i D i przechodzimy do obszaru poza wyłożeniem. A Pani chce zadać pytanie poza obszarem wyłożenia, to zostawmy tą dyskusję na koniec. Ja jeszcze tylko proceduralnie dodam, że jeżeli Pani chce, jeśli chodzi o treść rozpatrzenia po drugim wyłożeniu,
no to udostępnimy fragment rozpatrzenia w zakresie Pani uwagi i tutaj może Pani... No. Dobrze. Czy do obszaru A nikt nie chciał zabierać głosu? Obszar B, też przy poligonowej. W takim razie obszar C. Pan, proszę bardzo, proszę. Kaliszuk. Dotyczy obszaru właśnie tego 3C, gdzie jest napisane 3U, przełamane przez EME. W pierwszym wyłożeniu planu było, że ten obszar był o połowę mniejszy. Przy drugim wyłożeniu była złożona nasz złożony protest, że ten obszar powinien być zmniejszony, a wręcz w ogóle go tam nie powinno być. Z uwagi na to, że jest w centralnym punkcie obszaru zagospodarowanego domkami jednorodzinnymi. Natomiast dojazd do tego obszaru środkami komunikacji dostawczej będzie powodował utrudnienia czy dyskomfort ludzi mieszkających w tamtych terenach. Chodzi tutaj głównie o przemieszczanie się samochodów dostawczych, które będą powodowały drgania i będą protesty ludzi, wzdłuż których działek będzie przemieszczał się ten pojazd. To taka sprawa, która dotyczy drgań związanych z przemieszczaniem się pojazdów. Ale jeszcze jest inny aspekt, że w tym rejonie, na obszarze zewnętrznym są budowane usługi w postaci obiektów handlowo-usługowych. Uważam, że ich jest dość dużo i 300 metrów przejścia z każdego punktu tego obszaru do istniejących już obiektów handlowych jest wystarczające. Natomiast jeżeli mamy fajną strefę zieleni, która ma dawać odpoczynek, spokój i uspokojenie myśli, to po co nam obiekt handlowo-usługowy w centrum naszego obszaru, który stanowi zabudowę mieszkaniową jednorodzinną? Fajnie została umieszczona zabudowa wielorodzinna, która jakby zamyka dookoła tą zabudowę jednorodzinną. Jest w porządku, bo duże budownictwo, no to wiadomo, generuje ze sobą różne inne ciekawe zjawiska, z których nie mamy do czynienia i wiemy, jak to jest. Ale ono jest na zewnątrz, jest w porządku. I powstał nowy tutaj przy ulicy Koncertowej, czyli w tym obszarze znowu 7U, tak, obszar. No, jest, no i właśnie, to uważam, że to wystarcza. Natomiast dlaczego nadal jest jakby opieranie się przy wprowadzeniu 3U? To MN może sobie zostać, bo wiadomo, każdemu ma prawo się budować, w związku z tym w porządku. Niech będzie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a nie na przykład dajemy możliwość wybudowania bliźniaków, a z bliźniaków powstają bloki. No, mamy taka furtka wyjściowa. Dziękuję. Za pierwszy głos proszę. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o jeśli, przepraszam, w sprawie też obszaru C, ja... Proszę się o przedstawienie. Łukasz Michalski. Chodzi o to, że Pan Kaliszuk przedstawił zastrzeżenia, które złożył, ale jeszcze słowo komentarza, jeśli można. Mianowicie dyspozycja planistyczna w tym obszarze zrównuje funkcję usługową oraz funkcję mieszkalną, czyli może być to i to, lub to albo to. Czyli to, czego się obawia Pan Kaliszuk, to jest, że plan dopuszcza na obszarze 8000 m2 wybudowanie zespołu usługowego, czy też handlowo-usługowego, który, biorąc parametry przyjęte w planie, może owocować budynkiem o powierzchni użytkowej około 4000 m2 lub na przykład targowiskiem o powierzchni około 3000 m2. To wynika z parametryzacji bilansu dzieleni, powierzchni
intensywności oraz dopuszczalnej wskaźnika powierzchni zabudowy. Więc brak ograniczenia w rozmiarze czy charakterze tych usług naszym zdaniem niesie określone zagrożenia dla spokojnego bytowania mieszkańców. Przypomnijmy sobie, że zespoły zabudowy jednorodzinnej są szczególnie chronione, jeśli chodzi o komfort życia, bo to jest z definicji, to jest miasto obrót w każdym przypadku. A szczególnie tutaj, gdzie zakłada się duże działki, a jeden budynek na działce, w związku z tym na pewno bardzo dużo zieleni. Ale wracam do rzeczy. Ten maksymalna możliwość dopuszczana rozwoju sekcji usługowej w tym obszarze powoduje, jak wspomniał pan Kaliszuk, dosyć istotne komplikacje komunikacyjne. Z pobieżnego rachunku bardzo ostrożnego wynika, że miejsc parkingowych tu trzeba co najmniej 100-120, żeby obsłużyć taką usługę. Jeżeli przyjmiemy współczynnik wypełnienia miejsc parkingowych 0,5, bardzo ostrożnie, oraz 15 godzin funkcjonowania usługi, to mamy ruch około 2000 pojazdów osobowych w tym czasie 15-godzinnym, a w szczycie oczywiście o wiele więcej. Ten ruch będzie się odbywał przez ulicę Lokarną typu standardu KDL oraz również przez dojazdową KDD oraz ciąg pieszo-jezdny. Nie ma w planie ograniczenia, które by mówiło, że jakikolwiek pojazd usługowy, dostawczy czy konsumencki nie ma prawa poruszać się na przykład drogą ciągiem pieszo-jezdny. Jest to moim zdaniem istotne spostrzeżenie. Wracając do rzeczy, usytuowanie w centrum osiedla przy drogach kategorii lokalnej oraz dojazdowej, dosyć dużego centrum usługowego, niesie za sobą naszym zdaniem duże zagrożenia w spokoju, w spokojnym życiu okolicznych mieszkańców. Pomijam już fakt, to było napisane w wystąpieniu, w drugim głosie, że na tak dużym obszarze dopuszcza się zabudowę mieszkalną na działkach o powierzchni minimum 1000 metrów kwadratowych oraz usługi. I teraz obszar 8000 metrów, taka dyspozycja bardzo luźna, może doprowadzić w bardzo prosty sposób do dużego bałaganu urbanistycznego. Bo wyobraźmy sobie, że w środku nagle pojawi się rezydencja na 1000-metrowej działce, a obok z dopuszczeniem do zabudowy, do granicy, stanie kompleks usługowy, który jaki by nie był, niesie większe uciążliwości niż budynek mieszkalny. Więc pytanie w związku z tym, dlaczego w tym szeregu uwag dotyczących tego obszaru uwzględniono tylko jedną, oczywistą zupełnie, czyli brak linii zabudowy nieprzekraczalnych od zabudowy jednorodzinnej. To zostało wprowadzone, pozostałe rzeczy nie, czyli rozumiem, że uznano, że argumentacja przedłożona w wystąpieniu była nietrafiona, nieprawdziwa, niezasadna. Czy tak państwo uważają? Dziękuję. Proszę państwa, zasady jakby lokalizacji przedmiotowego terenu usługowego w tej części obszaru opracowania było już omawiane na pierwszym wyłożeniu, na drugim wyłożeniu i mówimy to dzisiaj po raz trzeci. Więc chcemy, żeby po prostu o
osiedle, które tu powstanie na kilkanaście, no nie będę strzelał, ale duże osiedle mieszkaniowe z dużą liczbą mieszkańców, będzie potrzebowało usług podstawowych w tym obszarze. W związku z tym, to co Pan powiedział, że usługi są zlokalizowane w rejonie ulicy Koncertowej, to jest odległość 200 metrów od dojścia w tym osiedlu, to jest oczywista nieprawda, z tego względu, że jeżeli popatrzymy na podziałkę liniową, to odległość 200 metrów to jest ta odległość. Czyli jeżeli byśmy popatrzyli w tym kierunku, to będziemy mieli 200 razy 300 metrów. Proszę Pana, naprawdę ja nie przeszkadzałem Panu, proszę powstrzymać się, jak będzie Pan miał jeszcze możliwość odpowiedzenia na moje jakby pytania i wtedy się Pan wypowie, natomiast wybija Pan mnie z myśli i później się trudno skupić, a to jest jakby niedobre ani dla mnie, ani dla Państwa. Więc jeżeli chodzi, to może Pan mówi o 300 metrach, natomiast ja pokazuję, że to jest odległość 200 metrów, czyli 200 razy 3, to mamy 600 metrów droga dojścia. W związku z tym stwierdziliśmy, że usługa, która będzie zaspokajała te najpotrzebniejsze potrzeby mieszkańców, powinna być zlokalizowana w centrum, tak aby ta droga dojścia do wszystkich była, że tak powiem, w miarę krótka i do pokonania takim spacerze. Tym bardziej, że te usługi są powiązane z przestrzenią publiczną w formie zieleni urządzonej. One mogą jakby współgrać w osiedlu zabudowy mieszkaniowej. Ja rozumiem Państwa jakby argumenty, że chcemy mieć spokój, chcemy mieć ciszę, ale usługa podstawowa w osiedlu, nie wiem, czy jest tak uciążliwa, o czym Pan mówi. Mówimy tutaj o usługach, które mają zaspokajać potrzeby, te istotne potrzeby mieszkańców. I tutaj, jeżeli chodzi o zakres dopuszczonych usług, to są one usługi nieuciążliwe zgodnie z zapisami planu miejscowego. Uciążliwość, która tutaj będzie generowała, musi się zamykać jakby w granicach działki budowlanej. Te wyliczenia, o których Pan mówi, w miejscach parkingowych i powierzchni, trzeba by było to po prostu sprawdzić, bo ja też nie wiem, na czym, na jakim Pan opierał się powierzchni usługowej, skoro w planie jest mowa o 35% powierzchni zabudowy, 30% powierzchni biologicznej czynnej i to są maksymalne wskaźniki, a oprócz tego trzeba jeszcze w bilansie zmieścić miejsca parkingowe i inne elementy zagospodarowania terenu. Czyli jeżeli mówimy już o takim maksymalnym zagospodarowaniu, to jest 35%. Pan mówi o działce 8 tysięcy, 35% z 8 tysięcy to nie będzie, to nawet 4 tysiące, o których Pan mówi. Dobrze, to jeżeli zwiększymy to i teraz niech Pan do 4 tysięcy zbilansuje miejsca parkingowe w tym obszarze. Automatycznie, żeby zbilansować miejsca parkingowe wynikające z bilansu w zależności od usługi, należy zejść z powierzchni zabudowy. Nie da się zrobić jednocześnie dużej funkcji usługowej, dużej powierzchni i zbilansować miejsca parkingowe. Jeżeli chodzi parametry, które są określone dla tego obszaru, one są identyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Oczywiście w innych planach, tam gdzie wyznaczamy tylko i wyłącznie funkcję usługową, te parametry zabudowy usługowej są zupełnie inne. O większej intensywności, mniejszej powierzchni zabudowy. Natomiast tutaj chcieliśmy, żeby ewentualnie powstała struktura zabudowy podobna do tych budynków mieszkalnych. Też ograniczamy wysokość, bo mówimy, że mają te budynki usługowe być w wysokości budynków mieszkalnych, czyli maksymalnie 9,5 metra. Wracając do sedna. Jeżeli chodzi o strukturę w tym obszarze, chcemy, żeby teren usługowy znalazł się w centralnej części. I to jest jakby idea tego osiedla. Natomiast uwzględniona uwaga została po drugim wyłożeniu dotycząca jakby lokalizacji zabudowy usługowej w strukturze od budynków, od terenu zabudowy mieszkalnych. I ta odległość została wpisana, czyli jeżeli ktoś chce lokalizować budynek mieszkalny, usługowy, to może go zlokalizować w odległości 6 metrów od linii rozgraniczającej te
tego terenu. Obsługa komunikacyjna faktycznie jest zapisana od ulicy 1 KDL i ciągów pieszojezdnych. Natomiast ciągi pieszojezdne z reguły nie są, chociażby w tym przypadku, nie są własnością miasta. Droga KDL jest drogą publiczną i ona będzie własnością miasta i tutaj uważamy, że ten ruch usługowy będzie się opierał głównie na drodze publicznej. W przypadku takim, gdy ewentualnie ktoś będzie lokalizował budynek mieszkalny, to być może, że po własnej działce będzie dojeżdżał do własnego, że tak powiem, budynku mieszkalnego, bo tutaj jest funkcja wymienna. To, co Pan powiedział, może być budynek mieszkalny, może być budynek usługowy, a może być budynek mieszkalno-usługowy. Z naszego punktu widzenia, to co powiedziałem, lokalizacja usług w centrum, usługi nieuciążliwe, parametry zabudowy dokładnie takie same jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wycofanie ewentualnie tych usług, co poszliśmy tutaj jakby w myśl Państwa uwag, odsunięcie budynku usługowego od działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uważamy, że takie rozwiązania będą z korzyścią, powtarzam, z korzyścią dla całego obszaru. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze Pan. Ja jeszcze bym tutaj trochę chciał powiedzieć, jeżeli już mówimy o centralnym lokalizacji tego obszaru 3U, to on nie jest w centrum, bo bliżej jest położony do ulicy Zoderowicza, aniżeli ulicy Cedrowej. Gdyby chcieć się wyłączyć w centrum tego obszaru, to trzeba by było przeskoczyć o jedną ulicę wyżej. I wtedy będzie rzeczywiście w centrum. To ciągle nie jest tam, skoro tam jest zaprojektowana też droga dojazdowa KDD. No to wtedy z ulicy Cedrowej może by jeszcze jakaś ciężarówka dojechała dostarczo. Więc nie wiem, czy fajnie jest słuchać sobie, oczywiście sklep z lodami można mieć pod nosem, to nie przeszkadza. Natomiast przeszkadza mi dojazd samochodów ciężarowych, które wytwarzają hałas na poziomie 98 dB i drgań, które powodują, jak przemieszczają się koła samochodu dostawczego. No to nie wiem, to nie jest fajne, a poza tym pojawiają się też na tego typu obiektach, mamy doświadczenia, tak zwany drift, nie? Ludzi młodych. Więc to jest problem, czyli jeżeli powstanie taki obiekt, będzie miał powiedzmy 150 miejsc postojowych, to wytwarza się powierzchnia, na której można uprawiać sporty motorowe. I później my jako mieszkańcy będziemy walczyć z tymi, że tak powiem, problemami, tak? Wiadomo, że ani Straż Miejska, ani jakieś tam inne służby nie zapewnią tego spokoju. Nawet gdybyśmy tam progi zwalniające pomontowali co 10 metrów czy co 2 metry, to też nie spowodują rozwiązania problemu. Więc w tej chwili, no nie, walczymy o jakąś upowę, według mnie, postaramy się wepchnąć coś na siłę, po to, żeby później jakby szukać rozwiązania, co z tym problemem zrobić. Jak można to teraz zrobić? Dziękuję. Jeżeli mogę się wypowiedzieć do, odpowiedzieć na albo nie wiem, kąt wypowiedź ma. Czyli proszę Państwa, jeszcze raz podkreślam, że my nie projektujemy tutaj toru motorowego. My projektujemy usługi, które są nieuciążliwe. To, że występują takie przypadki, że młodzi ludzie nieodpowiedzialni driftują, to nie jest wina planu miejscowego, ani też usług, które są w osiedlu zlokalizowane. A czy mamy pozbawiać mieszkańców osiedla dostępu do usług, wypowiedzią, że na parkingu gdzieś tam w jakimś osiedlu ludzie driftują? No tak, żeby zadać pytanie, czy pozbawienie na przykład tego terenu usługowego, gdzie może powstać usługa dla osiedla, musi być, że tak powiem, usunięta z powodu takich, jak Pan powiedział, czyli nieodpowiedzialnych młodych ludzi, którzy gdzieś driftują w osiedlu na parkingu. Łukasz Michalski, ponownie. Ma Pan całkowitą rację, mówiąc o tego typu zagrożeniach, one nie są możliwe do jakiejkolwiek kodyfikacji. Ma Pan całkowitą rację, że ta lista myśla,